Przede wszystkim chcę powiedzieć, że wiadomość o mojej śmierci była trochę przedwczesna. Ja, tak jak mówiłam, będę chciała się zająć polityką regionalną, polityką klimatyczną. Założę takie stowarzyszenie na rzecz współpracy europarlamentarzystów z Lubelszczyzny. Zaproszę profesora Piotrowskiego do tego nowego stowarzyszenia na rzecz europarlamentarzyści dla Lubelszczyzny. Miałam ponad 260 spotkań, ponad 4100 kilometrów przejechanych. Z tego wynika, że ciężka praca popłaca. Sukces nie totalny, ale niewątpliwie krok w dobrym kierunku.